Wiesław Szymański przy mikrofonie, Poczta Literacka Radia Białystok. Zapraszam. Dziś na początek kilka bardzo ciekawych wierszy. Ich autorka Teresa Radziewicz, to chyba taka już pewna prawidłowość, bardziej znana jest ze swoją twórczością poza Białymstokiem niż w samym Białymstoku. Teresa Radziewicz mieszka w Juchnowcu, natomiast wygrywa konkursy ogólnopolskie, dostaje nagrody w konkursach poetyckich ogólnopolskich, jeździ na spotkania, a w Białymstoku dopiero w minioną środę w Książnicy Podlaskiej w cyklu Środy Literackie pokazała się, debiutowała i czytała swoje wiersze. Wiersze z debiutanckiej książki, która też jest jakby efektem udziału w konkursie w Łodzi, gdzie właśnie główną nagrodą było wydanie tomiku. Posłuchajmy, bo to bardzo gęste, bardzo fajne wiersze, chociaż jak powiedziałem na wstępie, czy nie na pograniczu prozy poetyckiej. No, ale najlepiej osądźcie sami. Teresa Radziewicz w Poczcie Literackiej i jej wiersze ze spotkania w Książnicy Podlaskiej. Rozpoczynam wędrówkę w stronę zamkniętą. Nie czując niechęci do pokoleń sięgających wieków kamienia, żelaza, atomu, układam dłonie na ściółce, zagarniam piach, drę resztki kory, umierające grzybnie z aromatem dzieciństwa. Kręci w głowie, świdruje znaczone miejsce wśród drzew. Przepuszczam obok palców igliwie, jak kłujący przesmyk między granicami. Przeszukuję zapachy odkrywane wbrew prawom o możliwościach. Wilcza jagoda cierpko kusi smakiem zapomnienia. Wciskam się w najniższy poziom, wpisuję jak właski w życie buszujące w liściach. Przesypuję, przekradam się w mchach, paprociach, pomiędzy zarodnikami, uginam kolana. Smakuję zajęczy szczaw i roztarte w pamięci wspomnienie rozgryzionego języka. Wiem, są miejsca, które muszę zrozumieć samodzielnie. Drzewo genealogiczne. Wszyscy moi krewni tłoczą się i każdy chce, by opisać jego historię. Nawet pradziadek Jakub, którego w żadnym razie nie mogę pamiętać. Nic o nim nie wiem, prócz tego, że fundował krzyże. To był jego sposób na spokój. Przez ażur kutych linii prześwietlić pola. Tłustą nadbiebrzańską ziemię, pełną pędraków i długie prostokąty ozimin, nasycone zielenią. Wyobrażam sobie, wędruję z jednego na drugi koniec wsi. Liczy kroki, potem wyznacza fundamenty domu. Nie wie, że za niecały wiek zostanie po nim studnia i sad, w którym prawnuczka będzie zrywać cierpkie owoce, wymieniać pestkę na ziarno, rozgryzać, żałować, że człowiek zaczyna pytać, kiedy jest za późno. Moje babcie miodopłynne. Pierwsza znikała powoli. Systematycznie wsiąkała w zakamarki fotela, rozmywała w kształtach kapy tkanej przez babcinę odbicie z warkoczem. Jak gdyby opanowała w idealnych proporcjach zasady mimikry i zanikania. Druga, odległości między zawijaniem do naszych łóżek wydłużały się. Jeszcze czasem grzechotały laskowe orzechy, zbierane w lesie sadzonym przez moją nieletnią matkę. Coraz rzadziej przeczuciem smakowego szczęścia pachniał mak sypany z płóciennego woreczka.